Ile lat liczy to drzewo? Szacujemy, że około 160 lat. Nie jesteśmy w stanie tak podać dokładnie, no bo to już jest zbyt duże drzewo, ale nasze szacunki opieramy na zdjęciach, no i na wielkości pnia, wielkości drzewa, więc szacujemy około 160 lat. Jak długo potrwają prace? No będziemy robić dzisiaj do zmroku. No jesteśmy też ograniczeni czasowo, ponieważ maszynę, którą mamy, pożyczyliśmy od pana Maćka Motasa z Wrocławia, firma arborysta.com. No musimy jutro mu ją oddać, więc będziemy robić do oporu, no, ale na pewno to będzie trwało bardzo długo. Jak to wygląda? No, odkrywamy metr kwadratowy. Po odkryciu, po takiej odkrywki na 30 cm, jak dojdziemy już do takiego gruntu rodzimego, po prostu rozbijemy tą skorupę, od razu nakładamy nową ziemię po to, żeby nie przesuszać tych korzeni, które są. Zobaczymy. No. Mamy nadzieję, że się uda poprawić warunki tego drzewa i żeby mogło rosnąć jak najdłużej. Cały przetarg został wygrany przez farmę miejską. My po prostu robimy te zabiegi. Powiedzieliśmy panu Maćkowi Karpińskiemu, że pieniądze, które da nam za tą pracę, my te pieniądze przeznaczymy na pielęgnację innych drzew, czyli robimy to całkowicie za darmo, robimy to charytatywnie. Nie wiemy, ile pan Maciek nam da pieniędzy, to będzie wszystko zależało od niego, jak on uważa i jak wycenia naszą pracę. Oczywiście wszystko też powiemy, ile tych pieniędzy było. Będziemy chcieli uratować kolejne drzewa cenne w naszym mieście. Czy drzewo będzie nawożone w dalszej kolejności? Tak, będzie stosowane nawożenie. Będą też stosowane mikoryzy, czyli grzyby, które mają poprawić warunki siedliskowe i pomóc drzewu, ale jakie nawozy zostaną użyte, dopiero będziemy wiedzieć po otrzymaniu wyników badań z biochemii. Zawieźliśmy liście, żeby sprawdzili stan mikro i makroelementów i na podstawie tego opracujemy nawożenie.